Panie Karolu, Szpital Świętej Trójcy otrzymał w prezencie sprzęt audiowizualny od Orlen Asfaltu. Gdyby pan mógł opowiedzieć, co to jest za sprzęt, do czego posłuży? Sprzęt to są dwa zestawy multimedialne, które będą wykorzystywane do telekonferencji. Zestawy są dobrej klasy. Jak widzimy, jest projektor 40 cali, projektor telewizyjny, kamera Eagle Eye dobrej klasy oraz zestaw multimedialny. Do tego dostaliśmy również dwa zestawy audio, które będą wykorzystywane do połączenia obydwu zestawów. Jeden zestaw będzie, tak jak tu jest widoczne, w biurze zarządu, natomiast drugi zestaw będzie postawiony w pomieszczeniu, w budynku potocznie nazywanym Grzybek na dziedzińcu szpitala, który jest na chwilę obecną remontowany. Tam będzie na pierwszym piętrze sala konferencyjna, która będzie służyła do różnych spotkań i do telekonferencji. Do czego będzie służył sprzęt audiowizualny w Państwa szpitalu? Sprzęt audiowizualny będzie wykorzystywany do telekonferencji, która w dobie koronawirusa jest jak najbardziej na miejscu, do komunikacji zdalnej między różnymi placówkami lub osobami, które będą chciały skomunikować się ze szpitalem bądź zarządem. Przy okazji chciałbym podziękować w imieniu zarządu za przekazany sprzęt zarządowi Orlen Asfaltu oraz pani Magdalenie Domińskiej, która prowadziła całą sprawę i doprowadziła tę sprawę do sukcesu i do końca, a także firmie Vision Cube, który nadzorował konfigurację sprzętu, ustawienie oraz w dalszym ciągu będzie pilotował w przypadku problemów konfigurację i zestawienie dwóch lub innych zestawów do telekonferencji. Panie Wojciechu, wiemy, że Orlen Asfalt przekazał sprzęt audiowizualny do płockich szpitali. Skąd wziął się ten pomysł i dlaczego właśnie taki sprzęt został przekazany? Wsparcie lokalnej społeczności jest bardzo ważnym obszarem dla grupy Orlen. Również my jako Orlen Asfalt staramy się co roku dołożyć jakąś swoją cegiełkę. W poprzednim roku pojawiła się taka możliwość przekazania sprzętu do prowadzenia wideokonferencji i zdecydowaliśmy się tym sprzętem wesprzeć lokalne szpitale tutaj w Płocku. Co składa się na ten sprzęt? Ten sprzęt to 20 urządzeń, przykładowo monitory, projektory i takie stacje telekonferencyjne. Z tych 20 zestawów można, z tych 20 urządzeń można złożyć 3 zestawy, z czego jeden taki troszeczkę bardziej rozbudowany. Do których płockich szpitali zostaną przekazane te zestawy? Sprzęt trafił do dwóch polskich szpitali, to jest Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego, popularnie zwanego Winiarami, oraz Szpitala Świętej Trójcy.